praca w młynie szybko płynie, nawet gdy deszcz. Rzeka sobie przerwnie robi, młynarze też. Podział majątku. Każdy z nas coś dostanie? Bartłomieju, dostaniesz młyn. Kubo. Tak, tato? Na dobry początek dostajesz ode mnie osła. Julku, pragnę, byś spełnił moje marzenie i ruszył w świat. A kot niech ci towarzyszy. Kot? Kot? Dostałem kota! Kicie! Kochaną kicie, no ja chcę kota! Ty masz młyn. Ja chcę młyn! Ty masz osła! Wy sobie rządźcie młynem, osłem, nic mi do tego. Szkoda tylko, że pokłóciliśmy się. O byle co! Ale jakby było ci źle, to zawsze możesz się zamienić. Za kota! Cześć! Ja dam ci coś pysznego do jedzenia. A ty dasz mi buty! Mowy nie ma, nie ma mowy! Głupio w nich wyglądasz! Dorosły facet w takich buciczkach! A kot w butach niby jakby wyglądał, a? Jak? Miau! No, kot się nawet ci do twarzy. Jak mi na nogach leżał? Miau! Jeszcze dziś zrobię z ciebie jaśnie pana. Kot do waszej królewskiej mości! Kot? Nie prosiłem o kota. A w jakim sosie jest kot? Kot nie jest w sosie, kot jest w butach. Co? Kto miał czelność serwować mi kota w butach? Przebywam tu z polecenia mojego pana, księcia Juliusa Majętnego, który pragnie złożyć ci w darze te oto dwa dorodne zające. O! Z prywatnej hodowli. Król docenia, król dziękuję, król, czyli ja się w końcu lepiej czuję. Król od nowa kocha życie, ach, potrzebny mu wybawiciel. To nie kotek, to ser kot w butach. Gryzie? Gryziesz? O, gryźć nie gryzę, ale z przyjemnością całuję rączki. Bardzo mi miło, jestem księżniczka słodko-pyszna. No. Dobry kotek, dobry! I ser kot w butach zaprosił nas dziś na kolację wydaną przez księcia Juliusa Majątnego. Bardzo! Bardzo ładne ubranko, dziękuję. Ależ nie ma sprawy. Spałem, gnałem, by ratować książęcy honor. Książęcy honor? Miał, miał, miał. Moje niedopatrzenie. Mam zaszczyt przedstawić jego królewskiej mości. Książę Julius Majętny, bardzo. Twój wierny wielbiciel. A, chwila, chwila. A gdzie jest mój zamek? Ojej, ojej, och, och, nie ma go był, nie ma znikł. Cóż, rozejrzyjmy się w koło. Może gdzieś roznać. A mógłbyś wyczarować zamek? Zamku nie można wyczarować. Zamek można podbić, przywłaszczyć i posiąść. Zaraz, zaraz. To ten zamek jest kradziony? Oczywiście. Wiem, kto pierwszy zobaczy zamek, niech podniesie rękę. Ja widzę zamek! Jest! Tam! Tam! Nie wierzę! Jest! Jest zamek! Tak, tak, ja! Ja pierwszy!
to zauważyłam. Oczywiście, to jest mój zamek, no zadziwiający. Zawsze myślałem, że ma jedną wieżę, a tymczasem okazuje się, że ma dwie. Miau! Na kocio łapę. Czasem nie wierzę, że na ten pomysł wpaść mogło zwierzę. Gdyby tak o nas pisano wiersze. Jest jeden mały, o małym koteczku, który omdlały leżał w łóżeczku. Zamiast się prosić o lepsze karmienie, leżał i nie żarł, stąd osłabienie.